Finlandia chce wzmocnić granice z Rosją. Finlandia planuje wzmocnić granicę z Rosją. Finlandia planuje poprawić bezpieczeństwo na liczącej 1300 km granicy z Rosją. Jak podają fińskie media, kruche druciane ogrodzenie, które chroni linię graniczną, miałoby zostać wzmocnione na krytycznych odcinkach. Obecnie służy głównie do zatrzymywania zwierzyny. Przeglądy i analizy zostały zrobione, ale konkretne działania nie zostały jeszcze podjęte, twierdzi zastępca komendanta fińskiej straży granicznej kontradmirał Mark Hassinen. Według niego trzeba zaplanować, gdzie dokładnie takie ogrodzenie miałoby powstać. Budowa wzdłuż całej granicy nie byłaby racjonalna pod względem kosztów, dodał w rozmowie z największym fińskim dziennikiem Helsingin Sanomat. Przy bardziej szczegółowej analizie można by wykorzystać doświadczenia z budowy ogrodzenia w Estonii czy innych krajach bałtyckich, wskazał stołeczny dziennik. Finlandia. Istnieje potrzeba zabezpieczenia granicy z Rosją na poziomie rządowym. W raporcie o stanie bezpieczeństwa przedłożonym parlamentowi w połowie kwietnia stwierdzono jedynie, że istnieje potrzeba wzmocnienia zdolności do zabezpieczenia granicy i poprawy gotowości kryzysowej. Składają się na to m.in. Zamówienia materiałów, gotowość cybernetyczna, jak i infrastruktura i monitoring obszarów ryzyka na granicy wschodniej. Aktualnie na poziomie ministerstw trwają też prace legislacyjne mające na celu zabezpieczenie granicy i kraju przed działaniami hybrydowymi, związanymi przede wszystkim z napływem uchodźców, podobnymi jakie miały miejsce pod koniec ubiegłego roku na granicy Polski i Litwy z Białorusią. W poprzednich latach w Finlandii kilkukrotnie rozważano wzmocnienie wschodniej granicy. W raportach stwierdzano, że skuteczne ogrodzenie długiej granicy z Rosją jest nierealne lub wątpliwe, nie tylko ze względu na zasoby, koszty, ale również z uwagi na warunki klimatyczne, czy ukształtowanie terenu. Odstąpiono także od budowy zabezpieczenia planowanego w celu ograniczenia rozprzestrzenienia się na terenie kraju choroby trzody chlewnej jasów.